1, 2, 3, fuck it. Hej, witam was wszystkich na moim kanale w nowym roku. Mamy już końcówkę stycznia i dzisiaj wybrałam się na chwilę na Manhattan i zabrałam ze sobą kamerę, bo już naprawdę dawno nie nagrywałam. Chciałam wam powiedzieć, że jest strasznie zimno, po prostu palce mi odmarzają, ale muszę niestety trzymać kamerę, muszę coś dla was nagrać, bo dawno mnie nie było, więc zapraszam was na moje social media, jeżeli ktoś z was jest zainteresowany. Tam nagrywam o wiele więcej, tam pokazuję o wiele więcej. No ale już przejdziemy do tego vloga. Ojejka, jest naprawdę zimno. Czy mi się uda nagrać tego vloga? O, to jest pytanie. Słuchajcie, jest bardzo zimno w Nowym Jorku. Teraz właśnie mamy styczeń, mamy luty. To są dwa miesiące, gdzie jest mróz totalny. Nie mamy śniegu, ale jest totalny mróz. Jak widzicie, nawet podłoga? Asfalt jest taki trochę zamrożony. Palce mi odmarzają. Więc tak, no, nowy rok się zaczął dla mnie dosyć ciekawie, dlatego że miałam COVID. Byłam po jednej szczepionce i teraz pomyślicie, o, bo się pewnie zaszczepiła i dlatego. Nie, po prostu tutaj COVID miał chyba każdy, kogo znam. Ja przeszłam COVID bardzo lekko, dlatego że miałam tylko ból gardła i miałam bardzo takie zmęczenie przez dwa dni, ale wydaje mi się, jestem naprawdę pewna, że ja miałam delikatny COVID z tego względu, że ja od momentu, kiedy pojawił się COVID, naprawdę zaczęłam dbać o odporność, czyli brałam witaminę D. Staram się codziennie brać witaminę D, ale w dużych ilościach, duże dawki. Bo powiem wam, te małe dawki, one w ogóle nie pomagają i staram się co pół roku robić badania krwi. Tutaj one kosztują w Quest około 40-60 dolarów. Nie trzeba iść specjalnie do lekarza, żeby wypisał receptę, że tak powiem, na badania. Nie wiem, co się nazywa recepta, nie wiem. Skierowanie na badania. I wystarczy zapłacić 40-60 dolarów i można sobie sprawdzić ten poziom witaminy D, który ja zawsze miałam, który był zawsze dla mnie takim brakiem. I przez to właśnie, że jak zaczęłam brać tą witaminę D, faktycznie podniósł mi się poziom odporności. I wcześniej jeszcze ja potrafiłam być chora 4-5 razy w ciągu roku, teraz w ogóle. Także COVID przeszłam bardzo lekko i w zasadzie to były takie bardzo intensywne 2-3 dni, ale na szczęście już wszystko jest ok. Mój brat natomiast był po 3 dawkach szczepionki, przeszedł COVID. Ja bym nie powiedziała, że ciężko, ale wam powiem, że no bardzo go, że tak powiem, zmogło, o, że tak, no, ścięło go z nóg, o, może tak, i był po 3 szczepionkach, także nie do końca jest tak, że szczepionka na nas zadziała idealnie, po prostu trzeba dbać o odporność, to jest najważniejsze, tylko widzicie, to jest wszystko kasa, reklama, pieniądze, to jest wszystko marketing. Sama się interesuję marketingiem. Sama bym myślę o studiach typu digital marketing, czyli o właśnie studiowaniu marketingu. Dlaczego ludziom nie mówią dbaj o siebie, dbaj o odporność? Naprawdę mamy tyle dostępnych środków, żywności, naturalnych sposobów na dbanie o odporność. No ale wiecie, po co mają wam to mówić, jak musicie się zaszczepić, bo no po prostu to są pieniądze, tak? No ale myślę, że inteligentni ludzie to zrozumieją. Dalej nie mam licencji nieruchomości, to jest jakiś koszmar, dlatego że zrobiłam dwa razy złe odciski palców i po prostu idąc do miejsca, gdzie powinnam zrobić te odciski palców, pytałam się, czy to są takie odciski palców, które ja potrzebuję jako agent nieruchomości. Tutaj chyba właśnie, tutaj chyba szambo, no wiecie co, szambo. Trochę śmierdzi, no ale to jest Nowy Jork, tutaj zawsze śmierdzi. Przyzwyczaiłam się, moi drodzy, przyzwyczaiłam się. I powiem wam, że właśnie dopiero teraz, za trzecim razem udało mi się zrobić takie odciski palców, które powinnam zrobić i czekam na licencję. No ale zaczęłam przychodzić do mojego biura i wydaje mi się, że polubię pracę agenta nieruchomości, ponieważ już jestem po moim pierwszym tak zwanym open house i
byłam z dziewczyną, która jest naprawdę doświadczona, a uważam, że bardzo dobrze mi poszło. Dlatego, że ja naprawdę bardzo szybko jestem w stanie złapać kontakt z drugą osobą i nie mam tutaj żadnego problemu. Więc uważam, że naprawdę dobrze mi poszło i że będę lubiła tę pracę, tylko niestety jeszcze tej licencji nie mam i no i to jest właśnie problem, bo nie mogę nic tak naprawdę zrobić. W związku z tym, że prowadzę ten kanał i chciałabym, żebyście mnie odbierali jako osobę, którą godną zaufania, że można mnie posłuchać i mówię prawdę, przynajmniej staram się mówić to, co mogę powiedzieć albo to, co powinnam powiedzieć, to tutaj też, jeżeli chodzi o nieruchomości w Nowym Jorku i tutaj w ogóle w Stanach Zjednoczonych, są też minusy tego wszystkiego, więc to są takie minusy, że niestety jako ja, jako kobieta, powiedzmy w miarę ładna, będzie miała niestety przeciwności losu, czyli po prostu mogę natrafić na różnego typu molestowania, jakieś na przykład podrywania mojej osoby i tak dalej i niestety to jest taki największy minus pracy agenta nieruchomości. Jeżeli któraś z was chciałaby pracować, albo nawet faceci jako agenci nieruchomości w Stanach, musicie się niestety przygotować na to, że to jest taka część waszej pracy, że niestety wchodzicie z obcymi mężczyznami do mieszkania i są napaści seksualne. Będę się musiała bardziej wydzielać do kamery. Są napaści seksualne, są różne, no różne rzeczy się mogą przytrafić i niestety trzeba się naprawdę z tym liczyć, więc zobaczymy, jak mi to pójdzie, ale nie ukrywam, że ja już na co dzień się spotykam właśnie z, nawet jeżeli mam Instagram, już na co dzień się spotykam z różnymi typu sytuacjami, że na przykład mężczyźni są bardzo, bardzo nachalni i to będzie chyba taki jedyny minus tej pracy. I co najlepsze jest to, że to są różni mężczyźni, to są nawet mężczyźni żonaci, także wiecie, wszystko w internecie jest i to widać, no ale niestety każdy jest inny, nie każdy ma pohamowanie i muszę się na to przygotować, także planuję kupić porządny sprzęt obronny typu gaz pieprzowy i nie tylko. Myślę, że mogę wam jeszcze powiedzieć ostatnią kwestię o Nowym Jorku teraz, co się dzieje, ponieważ to może być dosyć ciekawe nawet jako turyści, jeżeli postanowicie przylecieć do Nowego Jorku, przyjechać do Nowego Jorku. Chciałam wam powiedzieć, że to są takie rzeczy, które przeważnie w telewizji nie pokazują w Europie, ale tutaj to się dzieje. Może też starają się to trochę zatuszować z tego względu, że turyści by się bali przyjeżdżać do Nowego Jorku, znaczy nie, no może tak, może źle to powiedziałam, bo turyści i tak tutaj będą przyjeżdżać. Tutaj było zawsze w miarę niebezpieczne, ale to, co się teraz dzieje, to jest po prostu przesada. Po prostu bezdomne osoby, które są chore umysłowo, chore psychicznie, wrzucają inne osoby pod pociąg w subwayu. Takie już zdarzenia wydarzyły się dwa razy na Times Square, na 42 w subwayu. I to się dzieje bardzo nagminnie, w sensie cały czas się słyszy, że ktoś został popchnięty w pociąg po prostu przez osobę bezdomną, przez osobę umysłowo chorą. Te osoby mogą chodzić po Nowym Jorku i to się wszystko dzieje na Manhattanie, to się wszystko dzieje właśnie pod tymi ulicami. Ja się teraz znajduję na 49 i wam powiem, że to nie jest, wiecie, Harlem, to nie jest Bronx, to jest wszystko tutaj, gdzie turyści, gdzie ludzie idą do pracy, gdzie jeżdżą do pracy, to się wszystko tutaj dzieje, powiem wam, to jest nienormalne. Ostrzegają na Facebooku, na Instagramie, na TikToku, wszyscy ostrzegają, aby stać po prostu jak najdalej od platformy, no platforma, tak? Więc starać się jak najdalej stać od platformy. Ostatnio właśnie jechałam też właśnie pociągiem i stałam, siedziałam na ławce i dziewczyna po prostu stała tak blisko torów. Ja od razu do niej podeszłam i powiedziałam: dziewczyno, nie stój tak blisko. A ona: o Jezu, przepraszam, no faktycznie masz rację, bo się zagapiła w telefon, nie pomyślała. I czasem po prostu są rzeczy, które robimy na co dzień cały czas i idziemy na pociąg tak jak zawsze. Teraz się troszeczkę zasady zmieniają.
Nie wiem, czy w Japonii, czy w Chinach jest coś tak, nie powiem wam, bo do końca się nie znam, ale wiem, że albo w Japonii, albo w Chinach, albo nawet i w tych dwóch krajach są takie specjalne szyby, że jak przyjedzie pociąg, te szyby dopiero się otwierają. No ale władze Nowego Jorku stwierdziły, że to jest za drogie i nie są w stanie pokryć budżetu, chociaż moim zdaniem powinni takie szyby zainstalować w miejscach takich bardzo publicznych, typu właśnie Times Square, gdzie to się już w sumie dwa razy wydarzyło. Ale oni wysłali policję, więc nie wiem, czy ta policja pomoże. Na pewno coś pomoże, ale wydaje mi się, że jeżeli osoba jest chora psychicznie, to szczerze mówiąc wątpię. No także kochani, to by było już na tyle. Uciekam do domu, tak jak mówię, jest zimno, więc postaram się, na pewno jak będzie wiosna, będę o wiele więcej nagrywać, ok? To wam obiecuję, ale teraz jest tak zimno, że masakra. No i mam nadzieję, że sytuacja z COVID-em się trochę już poprawi w Nowym Jorku, że już nie będziemy musieli tutaj nosić tak cały czas tych masek i że nie będzie tak rygorystycznie, jeżeli chodzi o szczepienia i nie tylko, że po prostu już będzie taki większy luz. No ale jeżeli chodzi o Nowy Jork, no to po tym, co oni tutaj przeżyli, że tak powiem, to niestety oni bardzo rygorystycznie podchodzą do tego. Ja mieszkam w New Jersey, więc jest zupełnie inaczej, niby stan obok, niby mieszkam 5 minut od Manhattanu, ale tutaj jest, tam gdzie ja mieszkam, jest zupełnie inaczej. Także trzymajcie się, to jest taki krótki epizod, zapraszam na moje social media i do zobaczenia, pa pa!